Mówiłem wczoraj do Was o tym, jak Bóg daje obraz siebie jak orła, unoszącego młode i uczącego, unosić się coraz wyżej i wyżej ku Jego chwale, gdyż Jego plan i zamysł jest dla człowieka, który zaczyna rozumieć to, co czyta, jest przerażający. I gdyby Bóg nie unosił nas i nie wspierał nas i nie pomagał nam, nie bylibyśmy w stanie. Wyruszyć w tym kierunku. Dlatego religia stałaby się dla nas przyjaciółką najmilszą, jaką byśmy tylko znali. Byśmy ją cenili, tulili i jej bronili wobec wszystkich ludzi. Gdyż ona daje nam inne podstawy, aby należeć do Boga. Tylko tak ludzie lubią religię. Bo ona pozwala im się czuć bezpiecznymi, ale bez Boga. Do Rzymian, w ósmym rozdziale Bóg pokazuje to, o czym mówił: będę Was unosił wyżej wyżej i mam zamiar z Wami uczynić wspaniałe rzeczy, jeśli tylko będziecie mi ufać, jeśli tylko pozostaniecie ze mną bez względu na doświadczenia, w jakie się dostaniecie, z powodu tego, co ja będę z Wami czynił, jeżeli pozostaniecie ze mną bez względu na przeciwności, na jakie napotkacie, pamiętajcie, że to ja. Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie bójcie i nie lękajcie się, i nie bierzcie na siebie tego, czego nie jesteście w stanie unieść. Ale ufajcie Bogu swemu, powierzając Jemu swoje życie, ufajcie, że On właśnie dokładnie uczyni to, o czym tu mówi apostoł Paweł pisząc o zamyśle Boga. Od 28 wiersza a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Widzicie ten najwyższy szczyt? Nie ma już wyższego. Być podobni do Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy ludzie próbują sami siebie być podobni do Jezusa Chrystusa, ile z tego wychodzi dziwnych rzeczy. Ale kiedy podejmuje się tego Bóg, wtedy doznajesz, jak wewnątrz w Tobie On czyni to, co jest potrzebne, aby na zewnątrz zaczęło się pojawiać to, co jest miłe Jemu. Pierwszą sprawą najważniejszą jest ufaj mu w każdym czasie Dogodnym czy niedogodnym ufaj mu ufaj jego zamiarowi On musi uczynić to w swój własny sposób, bo jest Bogiem nie jest człowiekiem, jest Bogiem. Jego myśli to nie myśli nasze, jego drogi to nie drogi nasze, Jego słowa to nie słowa nasze Jego zamysł jest Wspaniały. Wszyscy powinniśmy być zachwyceni zamysłem Boga. Ale przez to, że wrogowi udało się w tak wielu ludziach wzbudzić potrzebę działania bez Boga, zawiedli się. Ale na swoim działaniu, a nie na Bogu. Bóg nigdy nie pozwoli, aby ci, którzy Mu ufają, byli zawstydzeni. Nigdy. Człowiek może być zawstydzony tylko dlatego, że sam czy sama podjęli się działania w imieniu Boga bez jego ducha. Bóg nigdy nie odda swojej chwały nikomu. Nigdy. Diabeł nigdy nie zobaczy człowieka, który ufał Bogu w złej pozycji. Jeśli ten człowiek pozostanie zaufany. Bóg nigdy nie pozwoli. Zobaczcie Szczepana. Stoi w pozycji bardzo trudnej, otoczony wrogami. I Bóg nie pozwolił. To Bóg zachował tego człowieka. Siła z nieba go zachowała. Umocniony przez Pana, którego widział, był gotów do końca cieszyć się zwycięstwem, chociaż ginął pod kamieniami. Jego duch był święty i słowa były czyste. Bóg nie oddał swojej chwały. Bóg odebrał chwałę z tego, co miał w tym człowieku, bo ten człowiek ufał Bogu. I Bóg nie pozwoli, żebyś był przerażony czy przestraszona, żebyś była, żebyś trząsł portkami czy spódnicą, żebyś się bał wrogów swoich, jeśli temu ufasz. Bóg nie odda swojej chwały. A więc ma wspaniały zamysł, który objawia nam: Chcę, abyście wszyscy byli podobni do mojego syna. Zobaczcie, i teraz my. Wierzący Bogu, jak powinniśmy być poddatni temu, żeby On mógł z nami to uczynić, aby mógł rozlewać miłość w naszych sercach do siebie nawzajem i do niego, aby mógł wzniosłe uczucia w nas wzbudzać, abyśmy mogli sobie przebaczać, wzmacniać się nawzajem, posilać, obdarzać dobrem. Abyśmy mieli w sercu i w umyśle to doświadczenie, że bierzemy udział w najspanialszym doświadczeniu, jaki się dzieje na Ziemi. Abyśmy nie. Nie, rozumiecie, nie próbowali bronić swojego złego ja. Ale byśmy pozwalali, żeby to było krzyżowane i niszczone. Aby Bóg był coraz bardziej uwielbiony w nas i pośród nas. To jest bitwa wiary. Usprawiedliwieni to jest wiary, pokój mamy z Bogiem. To jest bitwa wiary. Bitwa pewności, że Bóg się podjął działania. Widzicie, Bóg nie mówi, że oni będą na Jego obraz w Starym Testamencie. Bóg mówi wypełniajcie zakon. Nie grzeźcie. A tu już podnosi tą sprawę najwyżej. Nowotestamentowy lud będzie pod pracą Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa w tym jednym kierunku. Abyśmy wszyscy byli coraz bardziej podobni do Jego Syna. Wystartowujesz w jakimś momencie, przychodzisz swoim całym doświadczeniem złego, starego życia. Bóg usuwa Twoje grzechy, ale z Twojej pamięci i z Twojego sposobu rozwiązywania spraw musi Cię usunąć przez innego rodzaju doświadczenia, których Twoje serce i Twój umysł i Twoje. Twoja dusza będzie wołać do Boga o to, żeby stała się Jego wola, nie Twoja. I tu powinniśmy być sobie bardzo pomocni jako ludzie. Powinniśmy być chętni, żeby Bóg to zrealizował z nami. Powinniśmy nie upatrywać sobie wrogów, ale upatrywać ludzi, którzy wychodzą, nadal wychodzą jeszcze z różnych rzeczy. Doskonałość nasza to Chrystus dana nam. Za darmo z łaski, a teraz do, dążenie do doskonałości to nasz szlak, na którym jesteśmy w różnym doświadczeniu już oczyszczenia z tego, kim byliśmy bez Jezusa. Jak myślicie, czy bez miłości jest możliwe, żeby iluś ludzi mogło być wprowadzone w tym jednym kierunku, żebyśmy byli podobni do Jego Syna? Czy jest możliwe bez miłowania się nawzajem miłością Chrystusową, żeby razem być w tej jednej sprawie i nie przeszkadzać, ale wspierać się nawzajem w tej sprawie? Czy jest to możliwe? Nie. Dlatego Jest mówi po miłości wzajemnej, Poznają, że ja tu byłem. Nie, nie powiedział po waszej doskonałej formie, po waszej doskonałej kondycji, po waszym doskonałym, wspaniałym życiu. Powiedział, po miłości waszej poznają. Oni zobaczą, jak wy umiecie sobie przebaczać, jak wy umiecie wychodzić sobie naprzeciw, jak wy umiecie się wspierać, pomagać, jak wy umiecie znieść przeciwność i wtedy powiedzą, musiał ktoś zmienić tych ludzi, bo jest niemożliwe, żeby tak żyli między sobą, gdy nie są doskonali. Po miłości wzajemnej poznają. W jaki sposób rozwiązujemy przeciwności, na które napotkamy, jak dajemy odpór wrogowi, który przychodzi, aby niszczyć, jak uczymy się porozumiewać w tej sprawie, aby Pan był uwielbiony i wywyższony w nas i pośród nas, a których przeznaczył tych i powołał, a których powołał tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił tych i uwielbił. W Chrystusie już posadził nas po prawicy swojej. W naszych głowach, w naszym sercu muszą być święte zmiany dokonywane, ale w każdym z nas musi to być dokonywane w duchu Chrystusowym. Nikt z nas nie jest właścicielem drugiego człowieka. Właścicielem naszym jest Chrystus. I nikt z nas nie ma prawa grzeszyć i lekceważyć Pana. Nikt nie ma prawa niszczyć tego, co On buduje. Było czytany, kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Ale co to znaczy niszczyć? Kiedy człowiek przestaje ufać Bogu, wróg bierze się do pracy. Pamiętacie, jak przyszli i mówili: Jeśli się nie obrzeżecie, nie możecie być zbawieni. A Paweł mówi: Jeśli się obrzeżecie, Chrystus wam już nic nie pomoże. I to byli chrześcijanie, którzy do nich przyszli. Ale oni szli raczej psuć, a nie budować. Nikt im nie może odmówić gorliwości, pokonywali jakąś przestrzeń, opuścili własne domy. Ale kiedy dotarli gdzieś, to raczej było tam zniszczenie, a nie budowanie. Paweł później pisze, że oni przybierają pozór sług sprawiedliwości, kiedy są jak ten, który ich posłał, jak diabeł. A więc, jak bardzo my jako ludzie musimy w doświadczeniu przed Bożym Obliczem doświadczyć uwolnienia i świadomości, do czego Bóg nas przeznaczył, jaką pracę chce z Tobą i ze mną wykonać, jakichkolwiek by narzędzi w tej sprawie nie używał. To na pewno one będą służyć tej jednej sprawie, abyśmy byli coraz bardziej podobni do jego syna. Widzicie, nawracają się ludzie, którzy powiedzmy, popełniali takie grzechy, jak to kłamstwa, gdzieś się pobili, pokłócili. Nawracają się ludzie, którzy kogoś zamordowali. Nawracają się ludzie, którzy weszli w okultyzm. Nawracają się z różnych stanów ludzie. I każdy. Każda ma być oczyszczonym od tego wszelkiego zła, które w swoim życiu doświadczyli bez Chrystusa, aby być prowadzeni w tym jednym kierunku, aby być podobnymi do Jezusa Chrystusa. I Pan może to uczynić. My nie możemy powiedzieć, wiesz, twój stan jest zbyt ciężki i my Ci nie pozwolimy przyjść do Chrystusa, bo Ty jesteś za ciężki, za ciężka jesteś i Pan sobie z Tobą nie poradzi. Weź sobie najpierw porzuć te swoje głupie rzeczy. Weź się najpierw uwolni od tego wszystkiego, a później przyjdź, bo dla Pana to będzie za trudna sprawa. Pan mówi, kogo ojciec do mnie przyprowadzi, nie odrzucę, ale jest to jedno. Człowiek musi umieć zrozumieć, że to, co nie jest Chrystusem, jest obrzydliwością. I On będzie za to się brał, i będzie brał się jak ten, który miłuje, aby oczyszczać. Wtedy nie mów, Panie, to mi tak się podoba, bo przecież to zaprowadziło Jezusa na krzyż. Wtedy powiedz, Panie, co się Tobie nie podoba, zniszcz to we mnie. Chcę kochać, chcę cieszyć się życiem, które dajesz mi. Chcę przebaczać, chcę być zadowolonym, zadowoloną w Tobie. Nie chcę trzymać tego, co dręczy moją duszę. Weź to. Zniszcz to. Daj mi święte Twoje działania, święte Twoje myśli, święte Twoje życie. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, pisze Paweł? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który z poprawicy Boga ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jedynie grzech nie jest tu wymieniony, bo grzech odłącza. Odłącza nas od społeczności. Jezus miłujący dociera, puka do drzwi, jego miłość dalej puka, ale już społeczność zostaje załamana. Jakże więc nas umiłował, skoro wszystkie przeciwności, wszelkie stworzenie, które by stanęło przeciwko nam, nie stanie nas odłączyć od Jego miłości. Często człowiek wierzący, bojąc się na to, na co napotka w świecie, już lękając się, staje się niepewnym i zaczyna robić głupie rzeczy. Bądź pewnym swego pana. Wszystko ci wolno. Nie wszystko jest pożyteczne, ale masz pełne gwarancje działania na ziemi, aby żyć dla Jego chwały, aby wygrać z wrogiem. I zawsze, gdy czynisz cokolwiek, pamiętaj, by czynić to dla Niego. Nie złamie Cię wróg. Potępiciel nie znajdzie miejsca, aby zadręczać Cię. Jeśli jesteś pewnym Jego miłości, jesteś pewną Jego miłości. Jego nie idzie odpędzić od Ciebie. Bo on udowodnił swoją miłość, zaniósłszy nasze stare, zepsute życie na krzyż. Jakże często wróg może oszukiwać wtedy i mówić różne rzeczy i ludzie zaczynają się gubić, i zaczynają mieć wątpliwości. Wczoraj już mówiłem o tym. Mamy trwać w Chrystusie, a Jego słowa w nas. Zachowuj Jego słowo jako słowo umiłowanego i cenię sobie ponad wszystko. Trzymaj się Jego słów jako wyroczni, i krocz pewnie, należąc do Pana. Niech Twoja świętość pochodzi prosto z Niego, Twoja czystość, Twoja nieskalaność prosto z Chrystusa. Co innego, gdy człowiek może uczynić dobro, a nie uczyni uczyni złoto jest inaczej. Co innego, gdy nie umie sobie poradzić w jakichś sytuacjach. Pan jest gotów pomóc, wstawia się przecież za nami. Chce naszego dobra, chce byśmy byli tam, gdzie On jest. A więc miłuje nas i gotów jest wygrać bitwę o każdego z nas, z wrogiem duszy naszej. Ale tak ważne jest ufać Mu. Ufać Mu w to, co On mówi. Psalm 23. Psalm tak często cytowany, śpiewany. Jak ważne jest go mieć w sercu swoim. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Jak wspaniały jest to pasterz. Skoro owca. Napełniona Jego duchem może tak wysławiać wspaniałość pasterza, który wszystko ma, co jest potrzebne Tobie i mi do tego, byś mogli żyć w pobożny, czysty sposób przed Bogiem. Napełnia tym, co jest potrzebne, abyśmy mogli mieć spokojne serca, uczciwie do Niego należeć. Nad wody spokojne prowadzi mnie wzburzone życie pośród zburzonego świata. I Pan bierze takiego człowieka i wyprowadza go nad spokojne wody, żeby odpoczął, odpoczęła. Przecież mamy najwyższy zaszczyt poznawać pasterza, o którym już w jest napisane: Dam wam pasterza według mojego serca. On będzie wiedział, jak z każdą owcą się obejść, a wszystkie w jednej sprawie, abyśmy mogli być coraz bardziej jak pasterz, podobni do niego. Duszę moją pokrzepia. Posila. Napełnia tym, co potrzebujemy, abyśmy się uspokoili i odpoczęli w nim. Wspaniały Pan. Mamy wspaniałą możliwość budować się nawzajem na Boży Dom, ale jakże my potrzebujemy, aby patrzeć na Niego, na tego naszego Jezusa i cieszyć się nim wzajemnie. W Psalmie czwartym czytam takie słowa. Przewodnikowi chóru z grą na strunach, psan Dawidowy, odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój. W ucisku lżyłeś mi, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją. Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja, dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa Syla. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do niego wołam. Drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na i milczcie, Sela. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro. Wznieś nad nim światło oblicza swego Panie. Wlałeś w serce mę większą radość niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożył i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Zobaczcie. Człowiek, który przeżył wiele przeciwności, odnalazł przystań w Chrystusie. Odnalazł najspanialszą przystań dla swojego życia, by odpocząć od całego wzburzenia tego świata, by móc myśleć o tym, co w górze. By móc się cieszyć Bogiem swoim, chwaląc Jego. Coraz bardziej dojrzale. Coraz więcej proroc, coraz więcej objawienia z Jego psalma, coraz więcej Duch Święty może napełniać Jego usta chwałą przy, przy przyszłych pokoleń, których Bóg będzie działał i w jaki sposób On będzie działał. Zaczyna się coraz więcej słów pojawiać o tym, który ma być według ciała z Jego rodu, ale który jest Jego Panem. Coraz więcej i więcej i więcej. Dawid odpoczywa, znajdując zadowolenie w swoim Bogu. W sercu jego mieszka radość, a radość jest lekarstwem. Radość jest potężnym lekarstwem. Dlatego diabeł wie, że jeśli Lud Boży będzie się radować Panu, swoim Zbawicielu, to jest to niebezpieczny lud. I będzie próbować zgasić tą radość czymkolwiek. Dlatego Paweł pisał: radujcie się w Panu zawsze. I tą radość wlewa Pan, Bóg. Przypowieść Salomona, 10 rozdział, 21 wiersz, początek. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu. Zobaczcie, jak potrzebujemy pokrzepienia. Potrzebujemy, by Pan nas pokrzepiał. Bo mamy trudne, trudną drogę. Napotykamy w pracy na ludzi, którzy kombinują, jak wprowadzić na swoje grzechy. Którzy mogą się śmiać, kpić, przeklinać, różne rzeczy robić. I twoja wrażliwa dusza jest uderzana co rusz tymi obrzydliwościami. Myślami. Opowieściami różnymi. I Pan Ci pokrzepia. On też przeszedł przez to. On wie, że tutaj mamy żyć. On wie, że potrzebujemy pokrzepienia pośród tego świata, aby. Nie uciec od tego świata, nie skryć się gdzieś, ale żyjąc pośród tego świata, żyć dla Jego chwały, wiedząc, że ci ludzie potrzebują Jezusa, potrzebują Zbawiciela, abyśmy mogli umieć znieść wiele przeciwności, jak On zniósł, aby nas uratować. I pośród tych przeciwności, pokrzepiający nasz Chrystus daje nam siłę, by dalej żyć, by dalej podążać i dalej czynić to, co podoba się Ojcu Jemu. W 11 rozdziale, 25 wierszu, czytamy: Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro. Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro. Zobaczcie, jakie szczęście nas spotkało. Poznaliśmy Pana, którym jest samo dobro. W Nim zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków. Ludzie nie nauczyli się takiego dobra, bo nie mieli się gdzie nauczyć tego dobra. Nauczyliśmy się ludzkiego dobra, ale Bożego gdzie? Ono przyszło do nas w Chrystusie, abyśmy napełnieni Bożym dobrem mogli czynić dobro, już nie tyle z ludzkich sił, ale z sił samego Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli sobie bliscy dzięki dobru Chrystusowemu. Żebyśmy sobie byli tymi, którzy nawzajem się posilają, abyśmy dotarli do celu dzięki dobru Chrystusowemu. Nawet wrogom swoim, czyniąc dobro, aby zobaczyli, co tracą, pozostając w swojej wrogości. Nigdy z nienawiścią, nigdy z zawiścią, nigdy z niechęcią, ale z duchem Chrystusowym. To jest wywyższenie. To jest chwała, którą nieustannie musimy mieć, żeby żyć na tej ziemi i spokojnie nazywać się chrześcijanami. Wiecie, jak masz tam przypięty do samochodu jakiś cytat biblijny albo wskazanie na Jezusa. I twoja noga chciałaby pocisnąć coś, gaz, to Duch Święty mówi, a jakie świadectwo wydasz, kiedy ludzie zobaczą, jak tak jedziesz? Chyba tylko jedno, że ci śmierć nie straszna, bo wierzysz w Jezusa. To jest prawda. Jeśli nosisz w sercu Boże Słowo, Ono cię ostrzega. Tak nie czyj. To nie będzie świadectwo. To będzie przeciwko Chrystusowi. Ale jeśli nie nosisz w sercu swoim słowa Bożego, to możesz robić, co chcesz. Słowo Boże jest odsunięte. Ale jeśli nosisz je w sercu, to ono będzie mówić. To nie będzie miłe panu. A to będzie miłe panu. Dobrze jest, żeby wszyscy wiedzieli, do kogo należysz. Ale wtedy też masz świadomość, aby przypadkiem przez Ciebie nie bluźniono imieniu Bożemu. To pomaga ograniczać cielesne pragnienia i daje więcej myślenia o tych, którzy jadą za tobą i mogą to czytać. Albo stoisz gdzieś, ktoś przechodzi, a potem może widzi, jak wsiadasz do tego samochodu. Pan chce nas używać, tak właśnie. Tam było słowo w Boże napisane, wypisz je sobie na czole, wypisz je wszędzie, żeby na odźwiach, żeby wszyscy wiedzieli, że do kogo ty należysz, żeby, żebyś pamiętał o tym, dla kogo żyjesz, dla czyjej chwały żyjesz. Niech Bóg pomoże, żeby świadectwo nasze było czyste. My nie musimy żyć dla świadectwa, my nie musimy produkować świadectwa, Świadectwem jest to, gdy Jezus żyje w nas, to już mamy świadectwo. On jest świadectwem. Bo jeśli my chcemy zrobić świadectwo, to mamy wiele problemów z tym, żeby to zrobić, bo wszystko diabeł zrobi, żeby pokazać antyświadectwo. Ale kiedy to jest Chrystus, to na pewno będzie świadectwo, i diabeł nic z tym nie zrobi. W drugim 2 Tymoteusza, pierwszy rozdział. 16 do 18. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Zobaczcie, Paweł był w więzieniu. Wielu ludzi go opuściło. Ale ten człowiek go szukał i znalazł i pokrzepił go. Sam wiesz, czy sama wiesz, co znaczy, kiedy jesteś w doświadczeniu i znajdzie się człowiek, który umie Cię pokrzepić. Który umie dodać Ci otuchy i sił. Nie takim zwyczajowym, mówieniem, o nic złego nie będzie, czy coś tam, który ma słowa od Pana dla Ciebie. Słowa Boże, słowa prawdziwe i czyny prawdziwe. Ten człowiek wiedział, z jakiego powodu Paweł jest zamknięty i wiedział, co mu grozi, jeśli znajdzie tego Pawła i inni zorientują się, że On jest tym Pawłem, jednakże nie bał się. Dotarł i uczynił to, co miał uczynić. Jego życie znaczyło tyle, ile pokrzepienia dostanie Paweł, aby uwielbiony był Chrystus. A więc Pan dał mu siłę, odwagę i śmiałość przerastającą zwykłe człowieczeństwo. I on mógł pójść tam, gdzie Paweł był, w tej lwiej paszczy. On mógł też tam wejść i pokrzepić Bożego Sługę i odejść. Jak ważne umieć się znaleźć w odpowiednim czasie, w odpowiednim doświadczeniu, z odpowiednim nastawieniem serca, dzięki Bogu. Filemon. List do Filemona 4 do 7 Dziękuję Bogu mojemu zawsze ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich słysząc o miłości twojej o wierze jaką pokładasz Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. I dwudziesty wiersz. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Wspaniały Boży Sługa umiał pokrzepiać. Nie do grzechu, ale do życia dzięki Bogu. Jak ważne, jaki, jakie nastawienie ducha mamy, jakie nastawienie duszy mamy, jaki plan jest w naszym sercu i umyśle. Co znajdziemy w chwilach doświadczeń? Tak ważne wtedy, co później ten człowiek odchodząc od nas powie wobec Boga. Pamiętamy o tych skarbach przenoszonych do nieba. To są właśnie najlepsze metody, kiedy czyjeś usta chwalą ciebie za to, co uczyniłeś, czy uczyniłaś w duchu Chrystusowym. Kiedy dziękczynienie płynie do Boga i Bóg przyjmuje je. Pokrzepienie. Jesteśmy w trudnym doświadczeniu, toczymy bój, toczymy boje, przechodzimy przez różne wydarzenia. Pokrze potrzebujemy pokrzepienia, by trzymać się Pana, by nie odpuścić Pana, by nie zejść na manowce tego świata, by nie opuścić wspaniałości Chrystusa, by pozostać w miejscu zwycięstwa. Potrzebujemy pokrzepienia, kiedy wróg naciera, kiedy, kiedy wróg próbuje nawet przez różnych ludzi, którzy mienią się wierzącymi, Atakować w ten sposób, żeby zniszczyć relacje z Bogiem. Umieć przyjąć pokrzepienie Pańskie. Ależ, jak on pięknie pokrzepia Pan. Strapionego, zasmuconego, zawstydzonego nieraz. Swoim nieudanym postępowaniem. Z dobrą chęcią, ale nieudanym postępowaniem. Jak on pokrzepia. Nie martw się. Pomogę cię, wesprę cię, dodaję ci otuchy, powiedzie ci się. Idź dalej. Nie rezygnuj, nie poddawaj się. Jestem z Tobą, mówi Pan. Mogę Ci pomóc. W drugim Tymoteusza 2,19 czytamy. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Mamy do czynienia z najspanialszym Bogiem. Zobaczcie, że ci, którzy poznają Boga już dłużej, wiedzą o nim, ile on okazuje nam miłosierdzia, ile cierpliwości. Ile dobroci i przez ile rzeczy nas przeprowadza, jak nas wzmacnia i posila, po to, żebyśmy umieli innych posilać, abyśmy umieli innym dawać to, co On nam daje. On uczy nas w naszych doświadczeniach, abyśmy umieli w doświadczeniach innych wychodzić naprzeciw tak jak Bóg, naprzeciw nam. Psalm 63, wspaniały Pan, wspaniały Kościół, wspaniały Chrystus, który jest głową Kościoła, wspaniali ludzie, którzy mają otwarte umysły i otwarte serca, w których Bóg wpisuje prawo swojego planu na podobieństwo Jego Syna. Niestety wielu się cofa ginie. Ale ci, którzy wytrwali, poznają coraz bardziej Pana. I coraz więcej, coraz więcej doświadczają, jak cenne jest to poznawanie. I nie chcą z tego zrezygnować. Czytamy tutaj psalm Dawidowy, gdy był w pustyni ludzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zesła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Cię będę, póki życia mego w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomo pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przylgnęła do ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. Prawica Twoja podtrzymuje mnie. Zobaczcie, jakie wspaniałe odkrycie ma ten człowiek. On wie, kto go podtrzymuje i dzięki komu on się może cieszyć. On wie, że prawica Boża podtrzymuje go. On wiedział też, że w prawicy Boże jest jego schronienie. On wiedział, kto pomaga mu iść dalej. Kto go zachowuje przed tymi rzeczami, które by uczynił, gdyby nie on? Był namawiany, żeby wywrzeć pomstę na królu Saulu. I nawet ukroił kraj szaty, ale potem był zawstydzony. To Bóg. Wspaniały Bóg. Mam najspanialszy przywilej, poznawać Boga. Zobaczcie, że. Że to, co mówimy, że nie ma w Kościele pochwały dla różnorodności. Pochwała jest dla jednorodności, urodzeni z jednego Ojca w niebie, aby wypełniać jedną i tą samą wolę jako jego dzieci umiłowane. Potrzebujemy się posilać nawzajem i umacniać w tym. Nie dodawać sobie otuchy do grzeszenia, ale dodawać otuchę do porzucania zła. Otuchę, że warto. Warto iść dalej za Bogiem, warto uchwycić Jego, żeby On pokazał, co potrafi. Warto, żeby doznawać coraz więcej prawicy Boga na sobie i mocy chwały tego, który stworzył nas, jak on nas prowadzi, używa według swojego upodobania. Prawica Twoja podtrzymuje mnie. W księdze Izajasza w 41 1 rozdziale. Nieustannie Bóg jest z nami. Bez niego nie byłoby nic, nie potrafilibyśmy nic zrobić. Nie moglibyśmy nawet prawidłowo gościć Słowa Bożego, gdyby nie Bóg. Nie moglibyśmy prawidłowo słuchać Słowa Bożego. Nie mielibyśmy serc gotowych, żeby przyjąć Słowo Boże. Gdyby nie Bóg, Jemu się należy chwała. Uczmy się być razem dla Jego chwały. Oto się modlił Jezus. Uczmy się, jak nawzajem wspierać, pomagać sobie nawzajem. Jak wydostać się, jeśli ktoś padł do dołu. Jak odnaleźć miejsce dalszej pielgrzymki, aby iść dalej za Panem? Wszystko w nim. 41 rozdział i 10 wiersz: Nie bój się, bo ja z Tobą, bo ja z Tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim, wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc, podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Bóg, jak Ojciec, mówi do swojego dziecka: Nie bój się, ja uczynię wszystko, co potrzebne. Nie bój się, nie bój się ludzi, nie bój się tego, których ci grożą. Nie bój się. Czyż nie są prochem? Ale ten, który jest z tobą, jest większy. Wzmacniaj nas, Boże, w tej sprawie twojej, abyśmy chwałę twoją mieli w sercu swoim, abyśmy ogłaszali chwałę twoją ustami naszymi. Ona płynie z czystego, zadowolonego serca, a nie z nakazów. Ona płynie ze szczęścia należenia do Boga. To jest Ewangelia zadowolonego człowieka. Ewangelia radosnego, uczciwego, wiernego Bogu serca. Uczciwego człowieka, który należy do Boga, którego Bóg używa gdzie chce. Bo to wpływa na tego człowieka od Boga i ten człowiek ma to w sobie. Jest naczyniem, które Bóg sam napełnia, i z tego naczynia przelewa się zgodnie z Bożym Zamysłem. Jak dobrze się umieć radować w Panu, jakże wtedy inaczej zgłoszona Ewangelia. Jest to radosna, prawdziwa nowina. Jest to szczęśliwe Boże Stworzenie, napełnione Jego obecnością, napełnione miłością do Jezusa. To nie jest opowiadana litera, lecz miłujące serce wylewa miłość, wylewa radość. Wszystko z niego. Jeśli człowiek sam próbuje, narobi różnych rzeczy, i później ma ograniczenia, później sam do siebie ma żale pretensje i na rzeczy i więcej kłopotów z tego niż pożytku. Dawid również w psalmie 119, w wierszu 32, mówi takie słowa. Biegnę drogą przykazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Zobaczcie, kiedy Bóg daje otuchę, człowiek chce biec, chce poznawać Pana, rozkoszuje się tym, a kiedy jest to nakaz, to człowiek robi coś. Ale to się później zamienia w literę, w nakaz. Już nie sprawia radości, to jest przymus. Niech zawsze sprawia nam radość należenie do Boga. Radość bycia z Nim, radość podążania według ustalonego planu. Coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej Jezus był swobodny, wolny. Niech On ma nas dla siebie i niech On nas używa, tak jak podoba się to Ojcu. Panu Macnia. podnosi nas do wspaniałych wyżyn coraz wyżej wyżej my zdajemy sobie coraz bardziej sprawę Panie tylko ty potrafisz to uczynić i coraz więcej chwały coraz więcej uniżenia i coraz więcej świadomości to co powiedział paweł kiedy jestem słaby wtedy jestem mocnym Pan czyni wszystko od początku do końca, tak jak zaczął, niech to dokończy w nas. To będzie piękne, zawsze piękne. To będzie zawsze On, wspaniały Król Królów, Pan Panów. To będzie zawsze radość i szczęście. To będzie wynik działania Jezusa w nas. To zawsze będzie Bóg. Wspaniały Bóg. Może jeszcze trzy miejsca. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Szósty, jedenasty wiersz. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla Niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono Go w głębi morza. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. On nie przyszedł zatracać, ale zbawić to, co zginęło. A więc będzie się nami posługiwał w tym, w tym samym kierunku, abyśmy aby, my byli otwarci na zbawienie i aby przez nas ratować innych. Niech wspaniały Chrystus napełnia nasze serca: miłość, radość, pokój, wspaniałość przybywania z Nim. A to będzie spływać. Spływać jak bogactwo, które się przelewa przez nas. To nie my będziemy tworzyć, to On będzie to czynić. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Uczniowie chodzą z Panem Jezusem trzy i pół roku. Widzieli tyle świadectw, widzieli cuda, zmartwychwstanie, łazarza i innych, i kiedy Chrystus jest ukrzyżowany, dochodzą do bardzo dziwnego punktu doświadczenia. Jednym z nich jest Tomasz. I czytamy to o Tomaszu 24 wiersza, a Tomasz, jeden z dwunastu zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana, On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, i nie włożył palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożył ręki mojej w bok jego, nie uwierzył. Widzicie, można by powiedzieć człowieku, trzy i pół roku chodziłeś, widziałeś to wszystko, i ty nie wierzysz w to, co powiedział Jezus Chrystus, że będzie ukrzyżowana trzeciego dnia, zmartwychwstanie powstanie, i to mówił nie raz, ale trzy razy, i wskazywał na to, i ty nie wierzysz. Można byłoby się urazić na takiego człowieka. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż, Bóg mój, a nie bądź bez wiary. Lecz wiesz, co on zrobił Pan Jezus? Okazał się, umocnił Go, dodał Mu otuchy. I wzmocnił go, żeby był wierzącym. Wiedział, że tego potrzebuje. Wiedział, że potrzebuje umocnienia. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś i uwierzyłeś. Uszczęśliwieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyli. Wiecie, my musimy wierzyć w Kościół ludzi, którzy są sobie bliscy w Jezusie. Musimy wierzyć w Chrystusa, który złączył nas w sobie w jedno ciało. Musimy wierzyć w czystość Chrystusową, którą obdarza członki swego ciała, abyśmy byli sobie bliscy w tym jednym Chrystusie. Abyśmy budowali się dzięki Duchowi Chrystusowemu mieszkającemu w nas na Boży dom. Aby Bóg mógł mieszkać w nas, mógł się przechadzać pośród zgromadzenia. I księga objawienia, trzeci rozdział od siódmego, od siódmego wiersza. A do Anioła Zboru Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Co takiego wielkiego zrobił ten ktoś albo ci, zachowali Jego słowa, i nie zaparli się Jego imienia. Oto sprawił, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nuki poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynił filarem w świątyni Boga mojego, już z niej nie wyjdzie i wypiszę na Nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego i nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wspaniałe doświadczenie. Jesteśmy tutaj na Ziemi, mamy jeszcze czas na to, by uporządkowywać, by oczyszczać, by porzucać, by przyjmować. Wykorzystujmy czas. Wykorzystujmy czas nam dany. Wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu sobie szacunku. Troszczcie się o siebie nawzajem w czysty Boży sposób. Wygrajmy w tej bitwie. Niech będzie widoczny tu Pan. Wygrajmy ulegając Jemu. Wygrajmy dzięki Jego miłości, dzięki Jego łagodności, dzięki Jego miłosierdziu, dzięki Jego cierpliwości, dzięki Jego wstrzemięźliwości. Dzięki Jego prawdomówności, dzięki Jego sile, mocy nowego życia. Amen.